Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szczypson, jest ze mną dzisiaj Daveson. Siemano, Daveson, słuchaj, powiem ci, że ten Siren Head mnie już troszkę denerwuje, ponieważ nie potrafimy go zabić. U ciebie na odcinku próbowaliśmy, ale on jest po prostu niezniszczalny, nie wiem dlaczego tak jest. Możecie napisać w komentarzach, jakie macie sposoby na to, żeby go zabić. Zaraz wam pokażemy, gdzie to się działo, ale w ogóle zanim cokolwiek w ogóle wam pokażemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Wbijamy ile łapek w górę, Daveson, co? 5000 łapek. 5000 łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, prawda? Na kanał czy nie, no kolejny odcinek i tak leci, ale pokażcie siłę, że potraficie wbić 5000 łapek w górę. Dobra, chodź, pokażmy jak tutaj wygląda. Patrzcie, jest tutaj ten Siren Head w naszej klateczce i zalaliśmy go lawą, w sensie no już teraz nie jest, bo tam jest w środku cwaniak, tak się ustawił. Ale biliśmy go z wszystkiego, patrzcie, mamy jakiś młot, mamy jakiś łuk, mamy inny miecz jakiś. Mieliśmy tu jeszcze jakiś młot, mieliśmy shurikeny też, które... Tam są, bo one się nie palą w ogóle, to jest coś dziwnego. Mieliśmy wszystko, próbowaliśmy z wszystkiego go zabić. Nie da się, on jest totalnie niezniszczalny. Nie wiem jak to się stało, nie wiem jak on to zrobił. To jest strasznie dziwne, więc możecie napisać w komentarzach, jaki macie sposób. Co? Wkurza mnie ten debil, bo on nie ginie. No mnie też wkurza, no. Ja chciałbym, żeby był jakiś sposób na to, żeby go po prostu zdetonować. W każdym razie, w dzisiejszym odcinku będziemy szukać następnego sposobu jakiegoś, żeby go rozwalić. Bo totalnie nie mam pojęcia jak to może, jak to zrobić, więc... David, jak myślisz? Masz jakiś plan? Kurczę, powiem ci tak. Powiem ci tak, Toast. Ja bym... kurde, nie wiem, stary. Nie mam na niego sposobu. No nie mam, no. Widzowie, napiszcie w komentarzu. Napiszcie w komentarzu, jaki macie sposób, istnieje jakiś sposób na pokonanie tego Siren Heada. Jaki jest jego słaby punkt, ponieważ my totalnie nie wiemy. Byliśmy już go z wszystkiego, czego się dało. Nie ma po prostu sposobu na niego. Nie wiem totalnie, jak to zrobić. Więc Daveson. I wiesz co, ja cię trwałem? Co? Wkurza mnie całe życie, ponieważ mieliśmy też sobie tutaj... Wow, ale się wystraszyłem tej burzy. Co jest grane? Ale walnęła. No mów, co? Ej, co jest? Ej, o! Patrz, gdzie te pioruny walą! To jest burza, czy co to jest? Czy no! Coś, kurde, patrz, gdzie ona wali! Patrz, gdzie ta burza wali! Tam jest ta klatka, chodź tam szybko! Jak? Dobra, no dobra. Chodź tam, bo tam jest ta... Dobra. Dobra, dawaj, Daveson, chodź, lecimy tutaj do tego. Ej, ale widziałeś, jak tutaj olało? Widziałem, ale patrz! Ej, to zniknie się, pojawił portal jakiś! Jaki dziwny portal w ogóle, co jest? Ej, ale on znikł tam. Tak, żeby on mógł przejść, patrz, ty! Nie, myślisz, że on tam przeszedł? Nie wiem, to wygląda, to jest portal do Netheru, więc ej, może on poszedł co do Netheru, więc mamy w sumie spokój z nim. No, możemy, no ale chodź może tam za nim, no nie. Idziemy wiem, zobaczyć, czy na pewno jest tam. Oła, co ty robisz? Nie, do wody, szybko! Do wody, sorry, nie chciałem, przepraszam. David, to był zamach, to był zamach. Ja już nie wiem, czy ja ci mogę ufać. Nie, tak chciałem sobie ręką machnąć. Dobra, to dawaj, wchodzimy do środka, uwaga, trzy, dwa, jeden. Ło! Ej, nie, stary! Sorry, nie! To jest palionowo! Nie! Stary, to ten Siren Head przyszedł na palionowo, stary, jesteśmy na palionowie! Nie, najgorzej! To jest niemożliwe. Ja myślę, że to do Netheru będzie, a to nagle nas tutaj teleportuje w takie miejsce. Chodź się szybko uzbroić, stary. Idź do siebie, albo nie wiem, chodź tutaj do mnie, może coś tu mam. Dobra. O, ja tutaj mam idealnie. Dobra, biorę, stary, tu jakieś itemy. Mam perły jakieś, to też się nam może przydać i tak dalej. Nie, najgorzej, że ten Siren Head tutaj na palionowo akurat trafił. Dobra, szybkie ułożenie tutaj. Pum. Dobra, jesteśmy gotowi na jakąkolwiek tutaj walkę. Dobra, gdzie ty jesteś? Idę do ciebie. O, wiesz co jeszcze weź? Musimy poinformować wszystkich na palionowie, że jest tu Siren Head. Biorę tabliczki. Masz jakieś tabliczki? Też weź, jakie masz. Ja mam jedną. Dobra. Ja szukam, może coś tu jeszcze będę miał. Czekaj. Trzymam tylko, ale to wystarczy. Tak? Dobra, ja mam jedną. O, dobra. To dawaj, chodź w takich strategicznych punktach. Lecę do Emilii, dać jej jakąś tabliczkę tutaj przy domku. Tutaj na przykład przy samym wejściu, żeby widziała, że się coś dzieje. Uwaga, tabliczka. Siren Head. To się pisze osobno. Siren Head jest na pal... O nie, nie umiem pisać w tym stresie. Palionowie. Dobra, mamy. Siren Head jest na palionowie. Dawaj, pisz jakieś tabliczki jeszcze gdzieś indziej. Dobra, to ja napiszę gdzieś tutaj na przykład. Gdzie ty piszesz? Tu, dobra, no. Jeszcze koło domku paliona trzeba dać. Chodź, koło domku paliona trzeba dać. Stary, ja chyba wiem, gdzie ten Siren Head może być. Bo go to trzeba znaleźć zdecydowanie teraz. O nie, teraz, ale zapomniałem, że tu flaków nie mamy. No jest takie miejsce, ty o nim nie wiedziałeś, ale dobra, przydadzą nam się też te perły. Dobra, dawaj szybko to tutaj i lecimy, to miejsce ci pokażę, gdzie ten Siren Head może być schowany, bo coś czuję, że tam go znajdziemy. Dawaj, chodź. Chodźmy.
chodź, to jest w tamtą stronę. A perły masz? Bo nie mam w ogóle perły. Mam 5 perł, to nam wystarczy. To nam wystarczy, żeby się dostać w tamtą stronę i z powrotem. Potrzebujemy 4 perły. Mamy 5, więc jakby się jedna nie udała, to jest okej. Okay. Dobra, dawaj szybko, to jest tutaj. Te latarnie do tego prowadzą. Stary, jak ja tam wlazłem w tamto miejsce, to znalazłem piekielną figurkę i przez nią trafiłem do Netheru. Więc mi się wydaje, że teraz Siren Head mógłby tam być. To jest takie miejsce, w którym mi się wydaje, że może tam być. Ale mam patrz, widzisz, to jest ta czaszka tam. Widzę, no ej, faktycznie, a nie byłem tam jeszcze nigdy. No to zobaczysz to. Zobaczysz to, ja tam byłem właśnie, bo ją znalazłem i... Nie, to jest przerażające miejsce, ale po jak ona wygląda, nie? Przez to miejsce ciebie nie było? No, bo ja tam wlazłem i no zobaczysz, co to było. Co? Bo co ci się stanie znowu? No nie, no, ale musimy pójść zobaczyć, czy tam jest ten Siren Head, stary. Teraz to już losy Palionowa od tego zależą. Dobra, patrz. Jak tu staniesz, to musisz wycelować sobie w ten ząb po środku na górze. Tak trochę niżej. Tak na zetknięcie lawy z tym i rzucić perłą, dobra? Ja rzucam, uwaga, zostawię ci dwie, jakby ci się nie udało. Uwaga, rzucam. Dobra, jestem po drugiej stronie, czekam tu na ciebie, rzuć. I zobaczymy, czy ci się... O, dobra, udało ci się. Dobra, jesteśmy po drugiej stronie, patrz, tu są drzwi, 1, 2, 3. Ej, ja nie pamiętam, które drzwi były dobre, a które nie. Nie, stary, bo tam wlazłeś i teraz widzisz, nie możesz się cofnąć, ja ci muszę otworzyć. Tam jest woda na dole. Jest woda? Tak. Dobra, no to lecimy tą? No. Dobra, to dawaj, lecimy. Uwaga. Dobra, udało się, wow, jakbyśmy nie trafili. Co to jest, stary, patrz to! Patrz to, co jest obok ciebie. Co za frajer? No nie wiem, ale pan nic nie robi. Nie, nie. Chodzi se po lawie! A nie, kurde, chyba go... Nie, no bije go chyba. Ej, on się wkurzył. On nie bije nic. Ej, on zmienił kolor, widziałeś to? No, ale przyjacielski jest, przyjacielski jest. Patrz. Bo zmienił kolor, jest czerwony w tym. No. Ole jazda, dobra, i patrz. I tu w tym miejscu no. Znalazłem tą piekielną figurkę, patrz, tu leżała. Co ty gadasz, no. W tym miejscu w ogóle, o nie. Jezus, myślisz, że on tutaj gdzieś jest? No, znaczy, może nie, że liczę na to, ale... Jakby tu był, no to byśmy mieli jeszcze jakąś kontrolę nad nim, nie? Nie, no ja się boję, stary, ja bym stąd uciekał, kurde. Jest tu jakieś wyjście w ogóle stąd, czy nie? O kurcze. Jo, stąd się dało wydostać tylko i wyłącznie za pomocą perły, ja mam dwie perły tylko już. Ja mam jedną. Masz jedną? To patrz, to jest... Kurczę, to będzie ciężkie, stary. Bo za pomocą jednej perły... Znaczy, nie damy rady. Musimy mieć co najmniej dwie perły, żeby się... Nie, trzy perły musimy mieć... Sześć perł musimy mieć łącznie, żeby się stąd wydostać. Jaj, my tutaj utknęliśmy? No nie... Czekaj, ja mam pomysł. Albo i nie mam. Czekaj, musimy się jakoś stąd inaczej wydostać. Chyba, że... Albo dobra, daj mi tę perłę twoją. Ja postaram się wydostać i ci przyniosę więcej pereł. Przynajmniej postaram się je znaleźć. Patrz, tutaj się do tak, w ten sposób się da tylko wyjść. Tu trzeba to idealnie wymierzyć. Kurczę, ten mi tutaj przeszkadza. Nietoperz mi tu wleciał. No dobra, pokonałem go. O nie! Nie zmarnowałem, stary! Zmarnowałem! To już nie ma szans. Już nie ma szans, żebym się stąd wydostał. Nie, stary, dobra. Skoro nie ma szans, daj mi spróbować. No to proszę bardzo, tam na górę, żeby się wydostać, no... Aha, dwie. No ale to i tak się nie wystarczy, bo tam musisz mieć trzy. Starczy. Nie starczy. No już źle rzuciłeś. Dostaniesz, o, właśnie perłą w dziąsku. No widzisz? Widzisz to? Nie. To tak, nie, właśnie nie możesz tu stać, musisz stać tu i tak podskoczyć i rzucić. Wtedy jesteś w stanie tylko to tam dorzucić, wiesz? No i znowu dostałem. Ja byłem! No widzisz, byłem. Ciężko. No, skorzystałeś. Dobra, musimy się stąd jakoś wydostać normalnie. Trzeba się będzie wykopać. Chodź tutaj. Ja mam tutaj kilof taki fajny. Wykopiemy się w tym miejscu, stary, patrz. Dobra. To nam powinno jakoś w miarę szybko pójść. Z tego co... O nie, żwir. Nie mam w ogóle kilofa, stary, to musisz ty kopać cały czas, bo ja nie mam. Dobra, no ale to i tak bez sensu by było, jakby dwie osoby kopały. Masz może... Dobra, ja mam torcze. To torcze tutaj zapodam. Ja mam tutaj kwipunek. O nie, chce mi się kichnąć, stary. O nie, musisz zaraz. Na prawie. No nie, jeszcze nie kichłem. A, ale mnie wierci. Najgorzej, dobra. O, przestało. To jest najgorzej, już bym wolał kichnąć chyba. No możecie napisać w komentarzach, czy też tak macie, bo ja tak mam zdecydowanie, że mi się chce tak strasznie kichać. Pochodnie? A, sorry, bo ja mam ustawione, że ja widzę i tak te pochodnie, znaczy mi się świeci normalnie, nie? Ale dobra, no, lecę tutaj. Już jesteśmy blisko, bo już ziemia była, się wydaje, wiesz? Chociaż tu może na bok się troszkę spróbuję, chociaż to była chyba taka ziemia, która, wiesz, żartowała się z nas. 40 poziom. A, o nie, to my, ach, chociaż jest szansa, że my się w górze wykopujemy też, wiesz? No chociaż to prawda, no 40 poziom, o nie, stary, najgorzej. No ale mam nadzieję, że zaraz będziemy jakoś. Który jest poziom już?
50, kurczę, no to mało, mało, ale dobra, no mam nadzieję, że jesteśmy blisko. Ja. Na jaki poziom? O, jest, jest, czekaj, jest dirt. Uwaga. No dobra, to już musi być tu. Dobra, mam, o, woda, kurczę, więc dawaj, płyniemy. Dobra, jesteśmy, o, i to fajne miejsce nawet nas wyrzuciło. Dobra, dawaj, szukamy tego Sirenheada jeszcze, bo on tu gdzieś powinien być, musi tu gdzieś być na tym, tym. Najlepiej, oj, wiesz, co by było zrobić? Może być gdzieś, no, gdzieś naprawdę daleko, budować swoją wioskę na przykład, no takie rzeczy może robić przecież. O kur... Ej, tu jest obok wioska, możemy pójść zobaczyć, czy w tej drugiej wiosce go przypadkiem nie ma. No. Dobra, no to prowadź, dobra. Dawaj, chodź tam. To, chyba to było tam, tak mi się wydaje. Tak, tak, ale to jest też daleko, no ale dobra, chodźmy. Dawaj, lecimy, zobaczymy, może tam będzie w tamtej wiosce. No w każdym razie, słuchajcie, możecie, tak jak mówię na początku odcinka, napisać nam propozycję, jak go zabić, bo nie mamy pojęcia totalnie, jak go pokonać, on jest niezniszczalny totalnie. Zalaliśmy go lawą, biliśmy go wszystkim, co jest, kurde, tylko możliwe. I chłop jest naprawdę mega silny. Podejrzewamy, że on ma tak naprawdę, z, nie wiem, z miliard tego życia. No bo to jest niemożliwe, żeby ktoś był tak potężny jak on. No ale dobra, może się jakoś uda. Co mówisz? Za potężny na nas. Mi się wydaje, że on jest jakiś, nie wiem, no nie wiem, nie da się mu nic zrobić, no albo nie wiem, nie mam pojęcia, jak to zrobić. No ale ja mam, patrz, mam jabłko, może, może jabłko. Gdzie ty jesteś? U góry, u góry, u góry, tutaj. A dobra, kurczę, ale, mnie, ale ja już myślałem, że cię Sirenhead porwał. Nie, co ty, ja się nie dam. Nie ma, nie ma. No a w ogóle czekaj, bo wytłumaczę, wytłumaczę, bo to też nie wytłumaczyłem, bo ty u mnie na poprzednim odcinku zostałeś porwany przez Sirenheada, pamiętasz? Byłeś w ciemnym pomieszczeniu. Nie nagrywaliśmy tego, bo później po odcinku znalazłem Dave'a przypadkowo i go uratowałem od razu, nie nagrywałem wtedy, więc niestety nie ma tego na nagraniu, ale musicie mi uwierzyć, że znalazłem Dave'a i go uratowałem, no bo był porwany, więc pewnie będziecie pytać, dlaczego on jest nagle wolny. No to dlatego, że go uratowałem poza odcinkiem. Dobra, czekaj, gdzie, no nie ma, ale tu jest tak porozwalane, jakby tu był, nie? Tu jest tak woda powylewana, co jest? Nie wiem, ale mam wrażenie, że tu jest... Tu się coś działo, czekaj, co tu jest? Nie! Ej! Widzisz to? Tabliczka jakaś z napisem nie, tak jakby ktoś uciekał przed nim i zostawił, wiesz, taką wiadomość, kurczę. No, 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 możliwe, o, nie, patrz, krew tu jest, krew tu jest! I też, no. Gdzie ona prowadzi? Czekaj, może ktoś przetrwał przez ten jego atak. Nie, no nikogo nie ma tu. Myślisz? Ej, tu jest znowu, tu jest znowu, dobra, ej, on krwawi, idzie w tą stronę. Czekaj, gdzie to idzie? Tu? Tu? Myślę, że nigdzie nawet. No. No, ona jest chyba tak... Zwalane. No, a może tu do kopalni ktoś wszedł. Jest taka szansa, nie? Dobra, no nieważne, w każdym razie, słuchajcie, będziemy go szukać w następnych odcinkach też i może go uda nam się pokonać. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Zapraszam bardzo serdecznie do Dewika na kanał, link oczywiście do jego kanału jest w opisie. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.